Witajcie moi drodzy na filmiku, w którym pochwalę wam się, co takiego przeczytałam w lutym. W lutym przeczytałam 6 książek, 7 komiksów oraz interaktywną grę książkową. Króciutko, szybko opowiem wam, które książki warto przeczytać, czy mi się podobały, czy nie. I tak dalej. Może zacznę od Dziennik Wyprawa 1907, interaktywna gra książkowa. Niestety bardzo się zawiodłam. Zagadki, które są tu zawarte, są strasznie trudne. Bardzo ciężko domyślić się, co autor miał na myśli, konstruując tak, a nie inaczej określoną zagadkę czy łamigłówkę. Mimo że bardzo często posiłkowałam się podpowiedziami, jakie można znaleźć w internecie, niestety nie mogłam się domyśleć, jaka jest odpowiedź. Poznając, bo są dostępne dwie podpowiedzi i następna to odpowiedź. I mimo że pierwsza podpowiedź mi nic nie dawała, druga mi nic nie dawała, czytałam odpowiedź i co? O co mu chodzi? Co? W ogóle podpowiedzi są... Odpowiedzi na te zagadki niestety są trudne. Być może ja jestem za głupia dla tych łamigłówek. Widocznie to nie mój poziom. Nie wiem. W każdym razie... dla mnie... wydatek nietrafiony, godziny nieprzyjemne spędzone przy tej książce. Dla osób, które naprawdę dużo zagadek, dużo różnych różniastych łamigłówek rozwiązały i są mocne w tym temacie. Niestety 4 na 10 moja ocena dziennika. Dalej. Może zacznę od komiksów. Pyongyang. Guy de Lisle. Jest to opowieść, jak pewien animator przyjeżdża do Korei Północnej zawodowo, poznaje absurdy życia w Korei Północnej. Korea Północna to jest ta odcięta od świata, biedna, co mieszkańcy nie mają pojęcia, co się dzieje w reszcie świata. Komiks jest taki jednorazowy, do jednorazowego przeczytania. Fajnie się go czyta, nie powiem. Z uśmiechem na twarzy go czytałam, czytając te absurdy, jakie się dzieją w Korei. Jednak niczego nowego się nie dowiedziałam z tego komiksu. Raczej już go czytać nie będę. No, zabawa była fajna. Kreska, jak widać, taka nic specjalnego, ale wszystko, co ma pokazać, pokazuje. To, co ma powiedzieć, też mówi. Komiks jest no taki no, fajny. Dobrze się przy nim bawiłam. Jednak nie jest to jakaś rewelacja, wybitny. To nie jest komiks wybitny, ale ciekawa temat, podejmuje ciekawą tematykę. Polecam, jeżeli macie kogoś znajomego, tu ma ten komiks, polecam pożyczyć, zapoznać się z nim. Fajna krótka, tak godzinka, półtorej i fajnie można przy nim spędzić czas. Moja ocena 7 na 10. Dalej mam, przeczytałam niedawno, premierę miał serial na podstawie tych komiksów na Netflixie. Przeczytałam wszystkie 6 tomów Lock and Key, czy jak to tam, ja, wybaczcie, ja po angielsku nie w ząb, dla mnie to jest kompletnie obcy język, coś tam rozumiem, ale mówić kompletnie nie umiem, jestem w Niemczech, więc ich spreche Deutsch. Komiks jest fajny, bardzo dobrze mi się go czytało, świetnie się przy nim bawiłam. Grafika jest
fajna, dobra, ciekawa, ładna kreska, oddaje rzeczywistość przedstawioną przez autorów. Bardzo mi się podoba, nie jest jakaś taka, nie ma za dużo rzeczy narysowanych, nie ma za mniej, akurat tyle, ile powinno być. Historia jest ciekawa, wciągająca. Generalnie chodzi o to, że głównymi bohaterami jest mama oraz jej trójka dzieci, rodzeństwo nastolatków. Jeden jest nastolatek, brat najstarszy, trochę młodsza siostra i najmłodszy brat. No i tego rodzeństwa oraz ich matki umiera tata, mąż. I oni się przeprowadzają do budynku, w którym dorastał ich ojciec, mąż. I w budynku tym znajdują magiczne klucze. I tak w pierwszym tomie poznają jeden czy dwa klucze, potem kolejne, potem znowu kolejne. Myślę, że pomysł jest oryginalny i ciekawy. Komiks fajnie się czyta, naprawdę pomysł na te klucze moim zdaniem jest bardzo fajny. Zaskakujący. Zabawa była przednia. Myślę, że warto kupić te komiksy. Ewentualnie od kogoś pożyczyć i przeczytać, bo jest to jednak mimo wszystko taka... Nie wiem, czy będę jeszcze wracać do tego komiksu. Mimo, że podobał mi się najbardziej z tych wszystkich. Podobał mi się tom przedostatni, gdzie jest opisana historia powstania tych kluczy, dlaczego one powstały, w jaki sposób one powstały, skąd się wywodzą. Jednak moim zdaniem jest trochę... Ja bym chętnie jeszcze przeczytała więcej na ten temat, bo to jest tak jakby ogólnikowo opisane, w jaki sposób powstały te klucze. Nie ma dokładnej, każdego z osobna, dokładnej genezy ich powstania, a chętnie bym poznała tę historię. Cóż mogę jeszcze rzec? Komiksy są niby dla osób pełnoletnich. Pewnie dlatego, jak widzicie, tu jest krew, ludzie giną. A czy ja wiem, czy to dla osób pełnoletnich? Na pewno dla starszej młodzieży. Dla dzieci to nie jest komiks odpowiedni. Jednak dla starszej młodzieży jak najbardziej, od 16 roku życia, myślę, że spokojnie. 15-16-latkowie spokojnie mogą to czytać. Teraz z tego, co się orientuję, na Gildii jest promocja na wszystkie 6 tomów. Można zamówić, ja je kupiłam osobno. Fajna sprawa. Serial na Netflixie można sobie też obejrzeć, chociaż ja obejrzałam 2 odcinki i niespecjalnie mi się spodobał ten serial, no ale co kto lubi. Jest ostatni już tom. I wracając do tej nieszczęsnej kolorowanki dla dorosłych. Ja nie przeczytałam dokładnie opisu tego produktu. Myślałam, że to jest jakaś część zerowa, wprowadzająca cokolwiek do tych 6 komiksów. Się okazało, pisze jak byk, kolorowanka dla dorosłych. Brawo, ja nie przeczytałam. Ktoś lubi, może poczytać, pokolorować sobie. Ja w domu nie mam żadnych kredek ani nic, nawet gdybym chciała, to nie ma szans. I to jest prezent dla was. Jeśli chcesz tę kolorowankę otrzymać, napisz w komentarzu dlaczego, ja ci ją wyślę. Wybiorę, jeżeli w ogóle ktoś ma ochotę na tą kolorowankę oczywiście. Ale do wygrania daj znać dlaczego ją chcesz, to ci ją dam. To już wszystkie komiksy w tym miesiącu. Teraz przejdziemy do książek. Może zacznę od pierwszej książki, jaką przeczytałam. Wojciech Chmielarz, Żmijowisko.
książka, jest to kryminał. Rzecz się dzieje na wsi, na agroturystyka, częściowo w mieście. Są jakby trzy wątki czasowe, teraz, wtedy i pomiędzy. Wtedy to wówczas, gdy główna zaginęła pewna dziewczyna. Po co się dzieje, jak ją szukają i pomiędzy co się działo, pomiędzy po prostu. Jest to całkiem przyzwoity kryminał. Ani wybitny, ani kiepski, moim zdaniem taki przeciętny, ale bardzo dobrze się go czyta, szybko się go czyta. Końcówka moim zdaniem jest zaskakująca. Ja się w ogóle nie spodziewałam tego, co się wydarzyło. Myślę, że bohaterowie są dobrze nakreśleni. Książka, z tego co pamiętam, wygrała w jednym z, już nie pamiętam, chyba Kryminał 2018. To był najlepsza książka na lubimyczytać.pl, ale i głowy nie dam, nie pamiętam. Książka warta polecenia. Myślę, że każdy, kto lubi kryminał, będzie się dobrze bawił przy tej książce. Mi się spodobała. Takie mocne 6 z plusem, słabe 7 na 10. Wojciech Chmielarz, Żmijowisko. Kolejne książki, które przeczytałam, to cała seria o Eryku Derylle, Maxa Czornyja. Przeczytałam wszystkie te książki, jedna za drugą. Moim zdaniem, dla mnie są to rewelacyjne kryminały z bardzo brutalnymi opisami zbrodni. Jest tu bardzo dużo krwi, bardzo dużo flaków, bardzo dużo cierpienia ofiar. Te zabójstwa są bardzo brutalne, bardzo szczegółowo opisane. Jeżeli nie lubisz takich książek o tego typu tematyce, to nie polecam tobie tych książek, bo te książki ci się po prostu nie spodobają. To jest dla tych, co lubią, dla tych osób, które lubią tego typu tematy. Krew, flaki, te sprawy. Jeżeli lubisz, bardzo polecam. Pierwsze trzy części to jest trylogia. Tutaj jest tak zwany 4X, główny morderca. Te wszystkie książki nie da się czytać w byle jakiej kolejności. Trzeba zacząć pierwszej, następnie drugą i trzecią. Czyta się je jednym tchem. Morderca jest świetny. Zabójstwa są genialne. Coś naprawdę świetnego. Max Czorny dał czadu w tych książkach. Czwarta część, ją można czytać osobno, nie trzeba znać tych trzech, choć warto, ale nie trzeba, nie jest to konieczne. Moim zdaniem najlepsza część z tej całej piątki. Genialny morderca, genialne opisy morderstw, aż się ma gęsią skórkę, grymas obrzydzenia na twarzy, a mimo wszystko się czyta z wypiekami. Facet Max Czorny jest genialny w tym temacie, w tych klimatach. Bardzo polecam. I ostatnia, Klątwa. Moim zdaniem jest taka sobie, chociaż były brutalne opisy morderstw. Dobrze się to czyta, ja to pożarłam w ciągu 2 dni. Chociaż moim zdaniem to już najgorsza, chociaż ciężko powiedzieć, czy najgorsza, czy nie, ale ja bym powiedziała, że taka jakościowo, tak jak przy pierwsze części, choć tak, no takie jak, tak mniej więcej w tym samym poziomie. Czyta się kapitalnie, też można czytać tą część osobno, bez znajomości tych czterech. Choć ja polecam czytać wszystkie 5 po kolei. Pan Max Czorny bardzo mi się spodobał. Niedługo
Będę zamawiać książki, między innymi jego grób, najnowszy grób i bodajże Ślepiec. Chcę też pozostałe jego książki sobie zamówić, chociaż momentalnie chcę troszeczkę odpocząć od tej brutalności, coś poczytam lekkiego i przyjemnego. No i będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Tu są wszystkie pozycje czytane przeze mnie w tym miesiącu, w lutym. To jest dla Was. Chcesz dostać kolorowankę dla dorosłych, Lock and Key? Daj znać w komentarzu. Wyślę Ci ją. No i to wszystko w tym filmiku. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Trzymaj się cieplutko. Hejka.